Polska zakończyła się jesienią 1920 roku zwycięstwem Polaków. Traktat pokojowy pomiędzy Polską, Rosją i Ukrainą został podpisany 18 marca 1921 roku w Rydze. Dokument regulował przebieg polskiej granicy na wschodzie kraju oraz kwestie reparacji, repatriacji, odszkodowań oraz mienia kulturalnego. Traktat Rydzki wytaczał na kolejne 18 lat granicę między dwoma światami. Po zachodniej stronie tej granicy istniał świat budowany w oparciu o spuściznę tradycji europejskiej, prawa rzymskiego, filozofii i na dekalogu. A po drugiej stronie siłą rósł świat, który te wartości negował, tworzył ideologię komunistyczną. Polska po 7 latach wojny wreszcie zaznała pokoju, jednak był to gorzki pokój. Ziemie na wschodzie, które przed pierwszym rozbiorem należały do I Rzeczypospolitej, przypadły Rosji bolszewickiej.